Po okresie wojny ekonomicznej nadszedł czas reportaży. Niemiecki oraz Colon przekonali Majora do wspólnego nagrywania i rozpoczyna się materiałowy zalew, wręcz biegunka. Dziennie wyrzucane jest po kilka filmów z komentarzami do aktualnych wydarzeń. Coś w rodzaju bardzo nietypowej prasówki w telewizji śniadaniowej. Przy okazji, w ramach kontynuowania strategii podboju YouTube'owego rynku, Kononowicz i Niemiecki szukają sposobów dotarcia do żeńskiego grona odbiorców. Zapraszam do trzeciego odcinka sezonu 2018 Kroniki Uniwersum. 4 marca. Kubek. Przedmiot niebezpieczny. Szanowni Państwo, otrzymałem dzisiaj prezent, kubki. Ładne, piękne kubeczki. No to niezłe takie, solidnie zrobione. Ładne, piękne kubki. No, tak szybko nie pękają. O, ładne, piękne kubki. Fajne, za co jemu dziękuję za te kubki. Szanowni Państwo, kochani moi. Ja chcę zobaczyć, jaki to kubek jest. Ale kubki są niebezpieczne. Jak niebezpieczne? Bezpieczne są kubki. Ja chcę popatrzeć tylko, jaki to kubek jest. Apel do młodzieży, żeby się nie topiła. Szanowni Państwo, kochani moi, dzisiaj do mnie do teraz dotarła... Strażak. Tak. Przepraszam, dotarła wiadomość bardzo smętna, że lód już przychodzi pora i lód topnieje. Pęka. Pęka, topnieje inaczej. Pęka to topnieje. No i... Młodzież... Proszę bardzo, trzeba to mówić szybko. Młodzież... Że po prostu... Topi się na lodzie. Lód jest teraz niebezpieczny. 16 osób w tym roku utonęło. Utopiło się młodzieży 16, tak jak Major wspomniał, 16 osób. Proszę nie chodzić tam. Szanowny Państwo, apeluję do młodzieży, do wszystkich, ażeby łyżwy schować, a założyć hełm, bo jestem dzisiaj jako strażak, bo straż pożarna lepiej na narty ratuje ludzi. Przepraszam bardzo, lepiej na narty wyskoczyć niż na łyżwy, bo niepewne są, lody pękają i ludzie utopiają się. Narodowa wyprawa na K2. Górę śmierci. Było to oczywiście odniesienie do słynnej i kontrowersyjnej wyprawy pana Mackiewicza, który według niektórych w dość nieprzygotowany i nieprzemyślany sposób poszedł w zimę zdobywać taką górę, która no w zimę jak w zimę, bo już mamy 4 marca, ale jednak poszedł zdobywać górę, która słynna jest z tego, iż właśnie często wspinacze na niej zamarzają. Jacek Orzuch, witam Państwa po przerwie w Polsce na dzień dobry. Teraz ekstremalny temat, ekstremalna wyprawa, wyprawa zimą na K2 będzie organizowana. Panowie są gośćmi telewizji Republika. No, K2 nigdy nie został zdobyty zimą. Tak. Jeden ośmiotysięcznik, który się zachował. Jak to się stało? Bo to jest góra śmierci. To jest góra K2 niebezpieczna. Zginęło. 40 osób zginęło. Zginęło tam już 40 osób ludzi. Chciałem zapytać, no właśnie, czy jeśli chodzi o zdobycie K2 zimą, to jest trudniejsze? Wiosną jest bezpiecznie, dłuższe dni są i tak dalej. A teraz jest jeszcze dni krótsze i są, ta góra jest jeszcze, tam leży śnieg, lód, jest niebezpieczna. Pan jest doświadczonym himalaistą. Dlatego ja jestem teraz w hełmie. Tak, co się wtedy nie udało? Jeden kamieniem dostał w głowę, drugi kamień spadł na rękę, ma pokaleczoną, a trzeci szedł na górę, a później z góry na dół i do domu uciekł. Co będzie takim języczkiem uwagi, czy ta wyprawa się uda, czy się nie uda? Lewiny tam są, trzeba też uważać. Swoich, tak jak Majer wspomniał,
i lawiny są różne, niebezpieczne są tam rzeczy. Dzieją się. Kiedy dokładnie początek wyprawy? Szanowni Państwo, kochani moi, przyjdzie pora wiosny, lato, wiosna, lato będzie, wtedy można jechać, zdobywać, jeżeli chcecie, a nie wiecie, którędy iść, zadzwońcie do mnie, po mnie przyjedźcie nawet, adres i wszystko jest na internecie moim i ja mogę z wami się wybrać i pokierować, którędy iść, zdobywać Kadwa, tą górę. Miejmy nadzieję, że odniesie wyprawa sukces, że państwo przejdą do historii. Będziemy szli pomalutku. I zdobędziemy razem górę, tą K2. Dziękuję bardzo. W niedzielę kręciłem film. Ostrzegałem, żeby nie szli dalej ampiliści. Żeby nie szli na górę K2 śmierci. Chcę bardzo, bardzo serdecznie zdjąć czapkę i podziękować dla jednego człowieka. Dla pana Wieleckiego Krzysztofa, który posłuchał mnie. Bardzo tobie, Krzysztofie, dziękuję. Tak się robi. Nie mam ja teraz. Trzeba słuchać ludzi, którzy naprawdę wiedzą, jak iść zdobywać tą górę. K2 śmierci. Ja mogłabym cały być przewodniczącym waszym do zdobycia tej góry. Tej góry śmierci K2. Bo to góra śmierci się nazywa. Trzeba pierwsza pójść do lekarza, przebadać się, czy każdy człowiek jest zdrowy. Jak człowiek zdrowy, zebrać się w grupie, siąść, omówić sprawy, jak będziemy zdobywać górę. Górę tą. I iść po pierwsze w grupie, powiązanie do siebie liną, mieć ze sobą właśnie jeszcze dodatkowe i powinni mieć takie ubóbie, że po prostu szpilki i po prostu dodatkowe mieć na głowie hełm, kask inaczej, liny czekany, mieć buty z kolcami takimi specjalne, a pan, panie Wielecki Krzysztofie, będziesz moim zastępcą. Ja będę prowadzić, a pan będziesz szedł za mną. Ja pokażę, jak zdobyć tą górę. Górę śmierci K2. Z tego powodu, że ją nie każdy może zdobyć. 11 marca. Stanowisko odnośnie niedzieli handlowej. Nie wiem skąd, ale Kononowicz jakoś całkiem dobrze kojarzy, że ten wspaniały pomysł PiS przepchnął tylko i wyłącznie dlatego, że Piotr Duda miał wybory na szefa Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, a jedną z tych takich ważniejszych grup związkowych są właśnie tak zwani pracownicy handlu i to ich głosy zazwyczaj są przeważające w tych wyborach. Więc jeśli w niedzielę nie możecie czegoś kupić, to pamiętajcie, że to jest taka skromna cena płacona naród za reelekcję Piotra Dudy. I szanowne państwo, kochani moi, nawet przypuśćmy, dla małego dziecka matka potrzebuje mleka. Pieluchy. Nawet pieluchy, ale mleka też potrzebuje dla małego dziecka. Bożego. Bożego. Pieluchy. A może popsuł się ostatni do mleka smoczek? Nie wiadomo, po prostu to powinno być. Ja bym teraz chciałem wyjść do sklepu i zobaczyłem, że nie mogę, myślę, ja pierdzielę, nie mogę wykołaczek z zębów kupić. No to jest właśnie. Również poruszona jest sprawa uniewinnienia Tomasza Komendy, która faktycznie szokowała całą Polskę, gdyż facet siedział za, no dosłownie, za niewinność. W dwóch postaciach, panie. Po pierwsze, smętna nowina, że niewinnego człowieka w Polsce osądzili. Pana za gwałt i za samą, za morderstwo. Kto prowadzi śledztwo? Policjant. Zwykły, normalny, bez stopnia, bez niczego. Policjant. Jak bez stopnia?
Zwykły prowadzi policjant. Szeregowy może być nawet. Lub tam jakiś starszy szeregowy. I to wszystko. 18 marca. Major w dziwnych okularach udziela wywiadu, w którym totalnie zmienia swoje stanowisko wobec prezydenta Putina. Lotnicze. Lotnicze, tak? Skąd pan wrócił? Z lotni. Ale skąd pan wrócił? Leciałem. Szybko. Ale skąd pan wrócił? Minęłem, proszę nie przerywać mnie. Przepraszam? Minęłem księżyc, słońce i po prostu musiałem, bo na słońcu tak paliło mi, że nic, żeby oczy nie zamykać, to właśnie włożyłem takie okulary słoneczne, żeby było widać dobrze. A wszystko widać to takie wiosenne okulary, wszystko na zielono widać. A był pan w Rosji dzisiaj? Bo ja słyszałem, że pan w Rosji był. A, przepraszam bardzo, ale dzisiaj ogółem są wybory prezydenta, ogółem Putina. I chciałem powiedzieć, że ten prezydent, ogółem, on jest ogółem dobrym człowiekiem. On dużo pomógł w Rosji, a się zbliża po prostu piłkarska... Olimpiada? Olimpiada właśnie w Rosji. W czerwcu. Niektórzy po prostu nie... Europa po prostu nie... nienawidzi ogółem Putina. Ale Putin, jaki to jest Putin? To jest Putin po prostu on i jeździ na rowerze, na nartach i na lotni. Lata. Ja też latałem obok, razem z nim leciałem, z Putinem. I ludzie się dziwili. I ogółem... I tak ja wiem, że Putin wygra te wybory i życzę mu duże zdrowia i wszystkiego dobrego, żeby mu się wiodło. Kompilacja prawa jazdy z Konowiczem. Znów, ja ją dodam, ale oddzielnie, gdyż jest to bardzo fajny, długi materiał, ale totalnie dla osób, które są wytrwałe i naprawdę prawdziwymi koneserami. Tu jest cała obudowa. Idziemy do tyłu. Tu to jest biuro wycieraczki szyby tylnej. Te paski oznaczają, że szyba tylna jest podgrzewana. Numer rejestracyjny. Hak. Jest samochody z hakiem, jest samochody bez haki. Nazwa Opla. Opel Astra 1.6. Dalej idziemy. 20 marca. Kononowicz opowiada się za równouprawnieniem. I również opowiada dowcip o kobietach. Przypomniałeś mi jedną sprawę. Czym przeprosić? Wiesz, że coś kreśliliśmy dla mężczyzn filmów, a dla kobiet mniej. Przepraszam za to. Będziemy teraz kręcić ile kobiet w filmy. Więcej, dlatego że trzeba, żeby było porówni. Żeby było porówni i dla mężczyzn, i dla kobiet. I teraz chciałem dla kobiet opowiedzieć, ile mężczyzn chciałem opowiedzieć taki kawał. Dwóch mężczyzn spotykają się sobie w siorążacie, w barze. Bez alkoholu. Bez alkoholu, bez niczego, sobie wzięli jedzonko i tak dalej, jedzą sobie. I jeden jednego pyta się, przypuśćmy, X i Y. Nazwę. X i Y, nie będę po imieniu nazywać tam jakiegoś, bo mogę obrazić, czy coś jakiego, to nazwę X i Y. X mężczyzna i Y mężczyzna. I X pyta się mężczyzny, jakie ty kobiety lubisz? A ten mówi, Y chude. A ten mówi, a ja lubię grube. A ten pyta się, dlaczego grube?
lubisz Y, X, ale tego X odpowiada dla Y, że jak grube kobiety, tęgowate inaczej, z budowy ciała, żeby nie obrazić kobiet, to tęgie są, bo są tęgie i średnie kobiety, różne są kobiety, tak jak mężczyźni. I ten X odpowiada na Y, mówi, ja lepiej lubię tęgie, ale, a Y pyta się, ale czego lubisz tęgie? Bo tak, zimową porą tęgie jest za piecyka, a wiosną za drzewko jakieś, można się schować, cień jest, można skryć się i tak dalej. No i ja sobie pomyślałem, tak teraz przemyślałem sobie, że ten Y, X, powiem dla Y-ka, prawda, że jak tęgie kobiety, to jak zimą porą, to pięknie grzeją, bo grzeją dobrze i tak dalej, jak piecyk, a zimą, a wiosną można się schować w cień. W cień. Tak jak drzewko jakieś. Na drzewku, czy jakiś krzaczek, czy coś jakiego. 25 marca. Kononowicz dzieli się z nami doświadczeniem, jak poderwać chłopaka. Dobry Państwu, kochani moi, otrzymałem maila na komputerze i zauważyłem, że jedna pani, nie chcę przeczytać dla was, że jedna pani chce poradzić, jak znaleźć chłopaka. Panie Krzysztofie, mam na imię Patrycja, mieszkam w Trójmieście, oglądam wszystkie pańskie filmy. Mam problem, proszę o dobre rady, abym mogła jego rozwiązać. Mam prawie 19 lat i nie mam jeszcze chłopaka. Proszę mi doradzić, jak zdobyć lub poznać chłopaka. Szanowna pani Patrycjo, to dobrze, że już pani ma 19 lat. Szanowny pani Patrycjo, jest takie przysłowie, że żartuję teraz. Każdy człowiek szuka przyjaciela swego i potwora swego szuka, ale to był żart. Szanowne Państwo, kochani moi, i powiem tak. Przychodzi wiosna, już dzięki Bogu, zaraz zakwitną jabłonie, śliwki, wszystko. Szanowna Pani Patrycjo, trzeba nie siedzieć w domku, trzeba wyjść na spacerek sobie, z pieskiem, może ma Pani pieska. Może trzeba kulturalnie, choć Pani ma zegarek, ale jak idzie chłopak jakiś taki porządny, uczciwy, zapytać się, o która godzina, choć Pani wie, która godzina, albo spytać się, gdzie jest ulica, a Pani wie, gdzie mieści się ulica w swoim mieście, albo pójść do kina, na spacer, do teatru, do kościółka. Pani młoda jest, ale trzeba się ładnie pójść do fryzjera, umalować się, usta, brwi, kolczyki powiesić ładne, piękne, paznokcie, wszystko, trzeba umyć się, wyperfumować się trzeba, żeby była pani pachnąca i tak dalej, bo mężczyźni też lubią kobietki, żeby były pachnące, my też lubimy was i kochamy, jak kobieta pachnie i tak dalej. Impotencja, zapobieganie i leczenie w stylu warmińsko-mazurskim. Pan Jacek z Warszawy, lat 31, cierpi na impotencję. To nie jest żart, ale to jest choroba. Choroba i nie trzeba się wstydzić tego i trzeba zacząć, panie Jacku, jeść, odżywiać się sprawiedliwie, uczciwie. Warzywka, jabłka, ani marchewkę, pomidorki, sałatkę, ogóreczki, buraczki, co jeszcze? Co jest z warzyw? Pietruszkę, seler i tak dalej, kapustkę można sobie ugotować i zjeść, zupkę sobie można ugotować warzywną i zjeść. I szanowny panie, ja nie jestem lekarzem, ale to nie ma co się wstydzić się i trzeba pójść, jak to nie pomoże, to trzeba udać się do lekarza. Do lekarza,
socjologa i ginekologa do tych dwóch lekarzy. Kononowicz chce wystartować na prezydenta Białegostoku lub Polski. Państwo, kochani moi, nie wiem, czy mam startować, czy nie, ale zbliżają się wybory samorządowe, prezydenckie, a ja nie mam pieniążków, a chcę startować, chcę bardzo wystartować do samorządu lub na prezydenta miasta lub Polski. Szanowni Państwo, kochani, tu jest konto. Kto może wpłacać na wybory, bardzo proszę. Moje podane konto i mam bardzo dobry program, ale nie zdradzę, ale mam dobry program do wygrania, do poprowadzenia całej Polski do przodu. Szanowni Państwo, kochani moi, tak, zbliżają, trzeba plakaty, trzeba gazetki, wszystko robić, a nie ma pieniążków. Kto ile może? Złotówkę, 2, 5, 10, 100 złotych i tak dalej. Proszę Państwa, czym więcej się nazbiera, będzie przeznaczone na plakaty, na gazety i tak dalej. I mam nadzieję, że pomożecie wygrać w tym roku mnie wybory. Szanowni Państwo, kochani moi. To jest szabla. Szabla ułańska. Z taką walczył szablą na koniu. Jechał mój tatuś świętej pamięci. Kawalerii konnej był. Tak, szanowne państwo, kochani. I ja, szanowne państwo, kochani moi. To jest szabelka świętej pamięci mego tatusia, który walczył za Warszawę, za Boga, za wszystkich walczył. Tak samo ja, jak wygram wybory, przetnę pępowinę korupcję, przetnę tą szablę. Nie będzie korupcji, nie będzie mafii, nie będzie łapustwa, tylko będzie uczciwa Polska Rzeczpospolita. 29 marca. Nauka robienia pisanek. Jeżeli nie umiecie, oglądajcie, podziwiajcie. Takie świąteczne ogółem, jak to się mówi, żeby zrobić pisanki. I właśnie zrobiłem pisanki. I chcę właśnie pokazać pisanki. Pierwsze pokażę żołnierkę, ale ta żołnierka jest nie naga. Ona jest po prostu i ma kask zielony, ma po prostu biust, ma biustonosz. Na tym ma czerwony stringi czerwone, tak samo jak biustonosz czerwony. Po prostu nie widać, że żeby nie dostać, jak to się mówi, bana. A teraz pokażę Putina. Właśnie on wygrał ostatnio prezydenckie wybory i jest... Proszę nie przeszkadzać sobie. Ja ci powiedziałem, że ja ciebie już tak nagrywać nie będę. Putin. A gęś. A jakie ma pazury. O cholera. A kogo ja znalazłem? Bolek. Bolek pisze. O co pisze? Wałęsa. Uszak, konfident, bo ludzi wydawał i dalej nie będę mówił, bo politykę nie będę się, bo to jest po prostu odkryte. Ludzie po prostu odkryli to i jaki gruby, cholera, na żarcie. Putin, nie Putin, to przepraszam bardzo, a to Kargul.
Hargul to sąsiad. Ma w gumufilcach, ma tą wędkę i kury. To nie wędka, tylko kij do ganiania, ten jak bydło. Mam. Teraz sobie YouTube. Pozdrowienia dla YouTube. Świąteczne pozdrowienia. I chcę ogłosić, że właśnie będzie o 17 będzie light. 30 marca. Podziękowanie dla CBA za zamknięcie ministra. Dzisiaj przyszła dla mnie bardzo, bardzo dobra wiadomość, że został aresztowany były wiceminister finansów, pan Jacek Kapica. Bardzo dobrze to, bo on jest zamieszany w grę hazardową. Ale to chcę podziękować dla CBA. Dziękuję bardzo dla was. Bardzo dobrze zrobiliście. Całego serca wam dziękuję. Tak się należy. Bo szanowne państwo, kochani moi. Ale mówisz krótko na temat. Takie sprawy to szybko się załatwia. Po prostu CBA, po prostu na pewno letni czas się przykręcił, jak to się mówi, i po prostu zamiast o 6, bo wszyscy zawsze o 6 rano zamykają poważne po prostu przestępców, jak to się mówi. A oni zamknęli go i o 7 i godzinę czasu czekał. Jacek Kapica się denerwował po prostu. Szanowni państwo, kochani moi, przestawcie, bo już mamy czas letni, nie zimowy. Już wiosna przychodzi, pomalutku. To już czas, można powiedzieć, wiosenny. Na razie letni mamy, ale czas już trzeba przestawiać na letni. Oraz całkowicie dramatyczny apel o telewizor i kamerę. Mam bardzo, bardzo serdeczną prośbę do was, że my jesteśmy... Maciek, redaktor, jest odcięty od światła całkowicie. Nie ma ani kamery, ani telewizora. Szanowni państwo, kochani moi, może macie... Może być używany jeszcze telewizor, ale w dobrym stanie, który gra jeszcze i tak dalej. Może być niedługo. U nas jest popsuty. U nas jest popsuty, tak jak major powiedział. I przepraszam, i ogółem chcę powiedzieć, że właśnie my nie wiemy, co się dzieje ogółem, co się na świecie się dzieje. Tylko co po prostu ja wejdę właśnie w internet, obejrzę, albo po prostu ktoś do mnie zadzwoni, że coś tam się dzieje i po prostu robię do was, szanowni widzowie, prośbę. Apel, prośbę. Może ktoś będzie chciał nam pomóc w taki sposób, po prostu, żeby po prostu zobaczyć naprawdę, jak ten świat wygląda. Wiadomości, jakieś inne różne rzeczy, co się dzieje u góry w Białymstoku, w Polsce i na świecie, jak to się mówi. Telewizor może być 14-calowy, 24-calowy. My już nie idziemy na takie duże, żeby... Używany, po prostu prosty. Ale żeby... Przepraszam, 14 nawet bym postawił, tu by się... To po prostu jest ten telewizor, no, na części komuś można oddać, czy tam mówiłeś, że po prostu można postawić, ma anteny, po prostu włączyć i ma swoje zasilanie. I bardzo proszę mi z całego serca, my nie żartujemy, nie to, że śmiejemy się z was i tak dalej, chcemy wydrzeć od was, naprawdę, pomóżcie dla nas, z całego serca będziemy dla was wdzięczni i od razu chcę złożyć za to, jak przywieziecie telewizor, z całego serca podziękuję dla was na kamerze, na YouTubie. I teraz się kłaniamy i życzymy wam zdrowia, szczęścia, pomocności, wesołych świąt,
wielkanocny, smacznego jajka i mokrego dynguca. I żeby byliście zawsze, zawsze wszyscy zdrowi i weseli i pogodni. Szczęść Boże wam wszystkim. Koniec części trzeciej sezonu 2018. Dziękuję i pozdrawiam. Szef sztabu. Kupy to dobiera. Chciałbym pozdrowić swojego ulubionego youtubera. A dziękuję. Pozdrawiam Jarosława Andrzejewskiego, Jekononowicza. Meksykano najlepszy białostoczanin, patriota, człowiek pracy. Śmiechowarte, śmiechowarte. Sam się pocałuj w dupę i uśmiechnij się do wariata. Wszystkim ogłasza pies